Przyleć nie na dół, tylko do góry, pod mostem przejedź. Będziesz, że wysoki nie jesteś. Za mostem w lewo skręcaj na Gdańsk. Kolego, do Oliwy dojedziesz, będziesz miał skręt w prawo na Spacerową, na Wejherowo, na Zoo, na Osowę, ten kierunek. Dobra, dzięki, dzięki. Prezydent Teddy z antenką Sirio ASC100. Witaj, witaj, żeronka. Na włączonym auto ASC. Kolego, chciałem podziękować, dzięki. Coś mi tu pika. No nie ma za zatrzymaj się. Patryk, ja przepraszam, ale nie mam teraz czasu, tak? Jak widzicie, chodzi nieźle. Prawa w stronę Gdańska. Jak ktoś nie jeździ z antenką. Wjeżdżą teraz, mijam Reala. Tak, to jest jedno, to jest na dole tam wygląda. To tam chyba przemierza, tak mi się wydaje. Dziękuję. 20-30 cm to nawet nieźle słychać. Wyłączmy na chwilę ASC. Tutaj łapiemy wtedy dalsze odległości od nas. Widać po sile sygnału. Gdzieś w tym momencie już część ładnie nam wycina. Do końca skali mamy jeszcze kawałek. Możemy oczywiście ściąć sobie zupełnie wszystko. Pozbyć się szumów. Co, jak mówiłem w poprzednim wideo, jest świetne dla kogoś, kto nie ma bladego pojęcia, czemu to tak szumi. W ogóle nie powinno tak szumić. No. Włącza sobie automatycznego. I on puszcza wszystko powyżej trzeciego. Od trzeciego w górę jest wpuszczane. Przy czym nie każda trójka jest wpuszczana. Wpuszczana jest tylko taka, dla której sygnał jest czytelny. Przynajmniej przez elektronikę, takiej się wydaje. Jak to jest, to tak jest nie do końca, co słyszeliście. Natomiast świetnie to działa. No oczywiście minus, plus to wiadomo. Ja mam ustawiony tutaj kanał, na którym najczęściej rozmawiam. Potem tu jest ratunkowy, no i drogówka. Z tą antenką radio pracuje zdecydowanie lepiej. O niebo lepiej. Tamto to był, no tak jak wspominałem, to był tylko zamiennik. Więc nie przywiązywałem do niego żadnej wagi. Jest wpięte na razie, jak widać, wpięte w gniazdo, w rozdzielacz od gniazda zapalniczki. No i to jest jedyna wada. Na stałym wpięciu trochę lepiej te radia działają, no ale nie narzekam. AM działa, FM ma. W każdym bądź razie polecam, im większą antenę możecie założyć, tym lepiej. Nie zastanawiajcie się, jak macie do wyboru cokolwiek poniżej setki i Sirio 100 lub Sirio ML145. A to jest człowiek, który jest oddalony. To co słychać, to jest mniej więcej odległość 6 km. Sądząc po tym, tak, co mówią. Brawo. To jest 6 do 8 km odległości ode mnie w tej chwili. No jak na setce anteny, to jest nieźle. Co prawda stoję na otwartym terenie i przede mną są pola, akurat taka część miasta. Ale no całkiem przyjemnie to chodzi, trzeba to przyznać. Także jeżeli możecie Sirio MLK 145, jeżeli nie możecie aż takiej długiej, no to setkę minimum. I to są naprawdę wtedy dobre anteny, które fajnie pracują. No, oczywiście zestroić porządnie z samochodem, nie zmieniać miejsca ich przyczepienia, ewentualnie nakleić sobie jakąś podkładeczkę, żeby wiedzieć, gdzie ona zawsze stała. No i od czasu do czasu monitorować poziom tego sygnału wysyłanego i odbieranego. No, to będzie na tyle.
macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć na tyle, na ile oczywiście potrafię. A w ogóle to zapraszam Was jeszcze na stronę ratownictwa drogowego rat24.pl. Trzymajcie się, do usłyszenia.